minecraft.lbiaweber.eu. Witajcie, ja jestem Eldia, a to jest nasz serwer na wersję 1.13. Do tego zrobiliśmy specjalnie launcher, no premium, który będzie się sam aktualizował, ale na tym jeszcze pracujemy po to, żebyście zawsze mogli na nasz serwer wbić. Tutaj wpisujemy dowolny nick, klikamy uruchom. Włącza się od razu wersja 1.13. W multiplayer znajdziecie adres naszego serwera. Ten, który był podany na początku. Jest on na razie w fazie testu, ponieważ są pewne błędy, na przykład z pluginem plotki, ale to nie przeszkadza w tym, aby grać, bo ci gracze, którzy wcześniej założyli sobie tam działkę, to ją mają, a nowi niestety będą musieli wybudować dom na Freeboard. Dobra, tutaj mamy proces rejestracji. Jeśli wchodzisz pierwszy raz, to musisz wpisać rejestr i jakieś założyć hasło. Natomiast za drugim razem, gdy wejdziesz, zaraz to też pokażemy, musisz wpisać login i hasło, które założyłeś, więc je zapamiętaj. Dopóki się nie zalogujesz, nie możesz się ruszyć. Ok. Tutaj wpisujemy sobie kickstart. W książeczce macie różne informacje na temat właśnie jak założyć działkę, podstawowe komendy, skin, jak założyć, tak tam. Oraz na końcu znajdziecie kontakt do nas, jeśli jest jakiś naprawdę duży problem, bo tutaj nie ma żadnych moderatorów, żadnych zasad. Nikt tu was nie pilnuje, robicie co chcecie. Zajmiemy się skinem. Wchodzicie tutaj jako no premium, więc nie ma skinu. I teraz, aby mieć skin, musisz wpisać taką komendę. Skin i jakiś nick. W książce masz taki adres internetowy strony, na którym możesz zobaczyć wszystkie skiny. Musisz sobie wpisać ten nick, który jest nad skinem, tam który wybierzesz. I wtedy się pojawi taki skin, który tam sobie na stronie wybrałeś. W książce masz tę informację. Pozwiedzajmy na szybko te pierwsze filmik, portale. Tutaj jest informacja, jak zrobić sobie samodzielnie zabezpieczony region. Oczywiście, jak go nie zabezpieczysz, to ci go wszyscy okradną. Na to ja nie reaguję, no nie ma problemu. Tu jest przykład prawidłowego regionu. Na końcu filmiku też pokażę, jak go zrobić. W każdym świecie są powrotne portale, no jeśli ktoś ma problem z pisaniem, bo jest bardzo młody, to nie ma problemu. Wszędzie są portale, przez które po prostu przechodzisz. Tutaj ktoś sobie wybudował domek, pewnie mu go rozbiorą, jeśli mnie nie zabezpieczy. Domyślnie wolałabym, żeby w tym świecie wodnym zrobić łódkę i popłynąć po prostu gdzieś daleko, poszukać własnej wyspy. Jest kilka światów, jak widać. Taki normalny zupełnie, wodny i ten górzysty. To są światy, w których możesz sobie zrobić działkę, gdzie chcesz. Ok, tutaj jest jak zwykle przykład zrobionego regionu. Na miejsce spawn oczywiście wracać można komendą spawn. O, i jeszcze że tam jest do sklepu portal, który zresztą znajduje się na górze, tam można wejść schodkami, ale żeby się nie pierdzielić, tam można użyć portal. Kupuje się chyba prawym przyciskiem, a sprzedaje lewym, jakoś tak. Oczywiście sklep nie jest zbyt korzystny. Długo zrobimy jakieś targowisko dla graczy czy coś. Ok, teraz w zwolnionym tempie pokażemy, jak się robi ten region, samodzielny region. Tutaj nie potrzeba moderatorów, którzy ci zakładają region, czy jakichś kupowanych działeczek. Tutaj po prostu robisz sobie płotki. Dużo płotków. Ja tutaj zrobię maluteńki do regionu, tylko żeby pokazać, ale jak chcesz, żeby ta działeczka miała jakiś konkretny rozmiar, no to sporo mi też płotków potrzebujesz. No i oczywiście taką bramkę wejściową. Są takie zasady. Ten region musi być na jednym poziomie. Musi być prostokątny lub kwadratowy, tak jak jest to w regionie. Czyli on nie może mieć jakichś kształtów pozaginanych.
To musi być to prostokąt lub kwadrat i na jednym poziomie przypłot, nie jeden wyżej niżej, nie tak, to nie wypali. Czyli robimy sobie prostokątny lub kwadratowy jakiś obszar, oczywiście ten jest malutki, ale to sobie zrób duży. I stawiamy na nim tabliczkę. W pierwszej linii piszemy tylko jedno sformułowanie. Kwadratowe nawiasy, RP, wszystko. Jeśli dobrze zrobisz region, pojawi się tam twój nick. A jeśli źle, to napis invalid. Zrób to dobrze, bo ten plugin źle znosi wszelkie poprawki. Jeśli zlikwidujesz tabliczkę, będziesz chciał zrobić większy ten region. W ogóle nie mogą się stykać te płotki z innymi płotkami. Więc radzę ci zrobić to dobrze, bo powtórki nie wypalą. Będziesz musiał zrobić to w innym miejscu. A tutaj pokazuję z tej wersji 1.13, jak fajnie się pływa. Podoba mi się to, że można szybko pływać, czyli tak jak się pływa, tym samym sposobem. Można też zjadać te zielone tam w trawie, te trawy zielone. Się je przepala i można jeść. Ogólnie strasznie mi się podoba ta wersja 1.13. No, więc zapraszam Was na nasz serwer. Pobierajcie sobie launcher i miłej zabawy.